myself. I think everything what they did today was two step better than we, and then we get frustrated and also some unlucky things. And but it was absolutely, it was not our night. I think we made good preparation. Everything was fine, but it's awful place to play. The most awful game of the season in the game 7 in playoffs. It's not good thing, and team is very disappointed, and of course I am, and I'm sorry for the fans. They come today to see the final place for Sanok, and we made what we made, and that's all from my side, and good luck to the finals to Mr. Rohaček. Děkuji bardzo. Prosím teraz zabraní kursu trenéra. My jsme se každý ze spolu, ale my jsme věděli, že Díšaj se to musí rozstřihnout bardzo zodpovědně. Chlopaky se přikotovali do toho meču. Šudmi meč, už víme, věděli jsme, čeho se můžeme spodívat. Chtěli jsme přispěšit kde, vyeliminovat blendy, což se nám udalo. Už v pěršej trci jsme nastřelali branky, už nejsem se ten vynik meču kontroloval, ale kontroloval tak, že jsme chtěli celý čas hrát v terci z přetivníka, agresivně atakovat, aby brakovalo času na ty individuální umětnosti závodníků, což se nám udalo. Já mohu tylko chlopakům poděkovat, že poprostu v takým stylu zahrali, že jsme ten meč vyhrali a že jsme avancovali do finálu. A tak samo bych chtěl ještě poděkovat panu Krulickému za Spartě, dla našeho zespolu. To bylo bardzo mocné. Uvažím, že to tež mělo vliv na to, že jsme ten meč 9-2 vyhrali. Poprosił bym teraz Państwa. Pytanie do Rudiego, bo Rudy były zazwyczaj w tych meczach, w których przegraliście, to było dużo kombinowania, mało strzelania. Dzisiaj było na przeciw. Strzały były z każdej niemalże pozycji i takie też padły bramki, jak na Dziubka, gdzie strzał spod bandy, czy strzał później Słabonia, ten na 3-0 też taki strzał, którego byś się normalnie nie spodziewał. Czy to był zamysł taki twój taktyczny, czy po prostu chłopcy dzisiaj... Wiedzieliśmy, że... Inače poviem, že my sme chteli strieľať ze všetkých pozícií, no tak samo Sanok strieľal ze všetkých pozícií a tam padali branky. No a my sme to chteli ešte precízneji, ešte viacej strieľať, aby tam ten brankář bardzo dobře bronil, aby tam šlo minimálne 60-70 strieľ na branke. No a co, měli sme racie, udalo se a zrealizovali to chlapci, takže za to im třeba i tež poděkovat. We win as a team, we lose as a team. Ja mam pytanie do obu panów trenerów, jak to właśnie to bohatio. Mieliśmy serię niesamowicie wyrównaną, 7 spotkań. Tak naprawdę dzisiaj to różnica była przepaść. Chciałem się zapytać, co się zmieniło w ciągu tych dwóch dni. Equal to equal, evens to evens, 6 games, and today the difference was very big. And my question is, what has happened during these two games? Main factor. I don't have answer for that. I think everything we have absolutely great feeling. Every player was ready to play. Good preparation. Maybe 2-3 first easy goals, and that kills the game. And Mr. Rohaček has done the homework very well. They know where to hit, and all credits to him.
decidující meč a muselo se rozstřihnout, takže já znovu děkuji závodníkům, že pokazali potenciál, na který je stát. Prostě nebylo jiného výjiště, než ten meč vyhrát. Jinak bychom nehrali ve finále. Takže tam závodníci pokazali, na co je stát, a mě to bardzo těší, že v takém stylu ten meč zahrali. Panie trenerze, mám ještě takie pytanie. Czy wiedzieliście, no dzisiaj klub robił taką akcję, dwa komplety, prawda, że piłkarze grają z Legią, wygracie o finał. No i tak zwyczajowo w historii naszego klubu, jak pan u nas jest, to zawsze tak było, że jak piłkarze nie dawali rady, to hokejści ratowali honor. Mieliście świadomość w wyniku dzisiaj na piłce, czy w ogóle się od tego oddzieliście? Nie, no wiadomo, ja nie mogę grać za zawodników, bo sam nie gadam na ten temat z nim, ale na pewno wiedzieli, tak jak ja sam wiedział. Ale jsme jeden klub a já chci, aby i my jsme hrali dobře i pilkaři, takže, ale nemělo to značení ta pilka dzisiaj. Po prostu mělo to značení, že je ostatní meč a že my chceme jít do finále a závodníci po prostu ukázali duží charakter. Já vím, že pan uvažuje mě za statistika, ale já to muszę powiedzieć. Pan wie, že dzisiaj jest dokładnie 3 lata, od kiedy też w parze z Sanokiem śpiewaliśmy tutaj finał jest nasz. Tak? No dobrze si to připomenout. Bardzo dobrze si to připomenout, že to, že tak bylo. Ten čas tak letí, že... Pan pamięta ten transparent Rudolf Gang? Ale to bylo... To bylo vtedy. To bylo... To bylo vtedy. Tak, půlfinál? No, on se vtedy pojavil po raz pierwszy. Ne, tak, to vím. Děkuji za připomnění. Dobře. Panie Rudolfie, půlfinál za nami. Už je v pondělí, začíná finál. Jak pan uważa, czy drużyna, no macie tylko jeden dzień odpoczynku, czy to nie będzie problemem fizycznym jakimś, czy to jest drużyna tak dobrze przygotowana, nie ma znaczenia. W ogóle to nie ma znaczenia. Stychy były lepsze w podstawowej części. My chcemy być lepsi w playoffach. Jak no, w pojedynkach z nami, a my chcemy wygrać finał. My chceme být lepší ve finále a to v ogóle nemá žádného značení, že my jsme dzisiaj grali a v pondělí gramy. A čili co, rytm mečový bude lepší, uvažuje pan Mištoř? Já nevím, co bude. Já gadám za sebe a mě neinteresují tychy, co robili. My jsme připraveni do finálu. Ale to, že 7 meči grala Krakovia a tam či tylko 4, nemá žádného bedu pana Krakovia. Według mě, jak já vidím, můj zespůl nemá značení. Nemá značení. Pani trenerze, pro forma chcem se upevnit. Zmiana to był prezent urodzinowy dla Michała, Rafałowi nic nie jest. Nie, no wiadomo, że tam już był wynik ustawiony, tak jak ten Slaboń już nie grał. Ostrożnie sme grali, aby nebyly kontuzie, Radik zešet, później tam dogrywala čtvrtá, piątka ten meč. To už byly také taktičné šachy. Rubel tam měl žádnej kontuzi? Což tam má, ale nevím, tam což s Barkem má, ale nevím, jak to vyglądá. V Dolfie čtvrtá, piątka grala bardzo dobře. Nevím. Golarom. Nie tylko, że golarz, ale naprawdę grała. No to tylko się cieszy, nie? No, ja się cieszę. Mam jeszcze jedno pytanie do obu panów trenerów. I've got one more question to both of you. Chciałem cię zapytać, czy... Mieliśmy tutaj dwa zupełnie różne podejścia i to paradoksalnie trochę dziwne, bo pan trener Rochaczek nas przyzwyczaił do grania ważnych meczów na 3 piątki, natomiast całą serię graliśmy na 4 piątki. Sanok grał na 2, 2,5, maksimum 3 formacje i pytanie, czy to mogło mieć wpływ na to, jak się seria kończyła, kiedy dochodziło do tych dalszych spotkań. I mean, I've got a question. Don't you think that today you had to pay for playing with only 2, 2.5, 3 formations? No, they made the winning goals already in the first 5 minutes in the first period. We are not tired if they win the game already in the first period. But I mean, don't you think that you have paid for playing in previous games? No, we have played every game our best periods in the third period. We have made most of our goals in the third period. It's not a problem. Já jsem vycházel ze své personální situace. Dlaczego nie grać na 4, gdyż ta czwarta tak dobrze grała, nie, panie redaktorze? No. Także na 4, później się to skracało. No różnie było, ale po prostu mi to tak wychodziło, że ta czwarta ma grać. Macie
One more question. Why didn't play Azari in the past game in the summer? He's like a backup import. We have all import places full. We cannot use him because there is a rules in the Polish Hockey League, huh? Right? That's why. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu dziękuję. No i oczywiście zapraszamy na meczet na obóz poniedziałek. Okay.